Skąd te pieniądze się znajdują w budżecie na 500+? Podobno z podatków, ze ściągalności. I co, starcza tylko tych pieniędzy? No a 500+ starcza, ale chyba tylko na to. I ciekawe ile, na ile jeszcze starczy. Ale nie sądzisz, że to z twojej kieszeni? Pewnie z mojej. I co sądzisz, powinniśmy się na to godzić? No nie powinniśmy się na to godzić, no ale z drugiej strony sam mam dziecko i chętnie bym przyjął 500+, a nie mogę, bo za dużo zarabiam. Moi drodzy, ale to nie jest główny problem tego, że nie wzrosła znacząco dzietność, że inflacja zaczęła rosnąć i wasze ceny chyba wyjdą bokiem wam. Głównym problemem jest to, jaka jest niska świadomość tego, że ludzie nie wiedzą, skąd tak naprawdę są pieniądze na 500+. Zrobione badanie, które zapytano, skąd się biorą środki na 500+. Oczywiście teraz z pomocą przychodzą nam billboardy. Teraz będziemy wiedzieć przynajmniej, że pieniądze są zabrane złodziejom, a dane są dzieciom. Oczywiście pieniądze są z podatków i tak naprawdę każdy podatnik jest złodziejem w tym momencie. Mamy wyniki prowadzone przez firmę Ariadna. Skąd są według ciebie główne źródła pieniędzy na wypłaty w ramach programu 500+? 38%, wow, 38% mówi z podatków, które ja płacę. 10 groszy na każdym litrze paliwa, to będzie nasz nowy podatek od nowego roku. Co pan sądzi? Będzie na 500+. Czyli jednak... PiS się utrzyma chyba. Czyli, a co pan sądzi o programie 500+? Nie, jest fajny program, tylko że w monopolowym są większe kolejki. Okej, okay. Rozumiem, w 100% wyjaśnia wszystko. I więcej wózków. Albo raczej w 40% wyjaśnia. W 40% wyjaśnia. Okay. Więcej wózków pod monopolowym jest, nie? Okay. Sam wziąłem kobietę z 5 dzieci. W tej chwili dzieci mieszka trójka. W Londynie właśnie, a trójka jeszcze w Polsce, mają mieszkanie i sam potrafiłem to utrzymać. Pan ciężko pracował? Tak, a nie miała nic. Żadnych dodatków. No właśnie, ale też nie zabierano panu tak dużo pieniędzy, tak? Mógł się pan dorobić? Tak, no oczywiście, no, więcej na czarno dorabiałem. Okay. Plus jeszcze wiem, że jeszcze w Wielkiej Brytanii jest kwota wolna od podatku. Tak, no 11 tysięcy, nie, 12 tysięcy jest. Funtów. No, całkowicie wolno. No właśnie, to można coś z tego żyć, a w Polsce mamy 3000 zł, no, kwoty wolne od podatku, więc... Działalność w Polsce, pracowałem w Polsce. No. 23% spadków, które płacą inni ludzie. No jasne, więc ja jestem zadowolony, jak inni płacą, ja zdaję. A ubóstwo też możemy ustawą zlikwidować? Możemy. W jaki sposób? Już jest zlikwidowane. Ubogi jest ten, który rozumie pan ten. Przecież Kaczyński wyliczył, że 500 zł wystarczy, żeby przeżyć, nie? Miesięcznie, tak? Czyli ustawą 500+ zlikwidowano ubóstwo. A kto dostaje te 500+? A czy chciałbyś na przykład, żeby 500+ było dobrowolne, czy pod przymusem? Że na przykład, czy chciałbyś na przykład oddawać część swojej pensji dobrowolnie dla osób, które mają więcej niż dwójkę dzieci? No uważam, że to jest dobre rozwiązanie, żeby pomagać dzieciom i ludziom z dziećmi, tylko nie w ten sposób, że dawać gołe pieniądze, bo to w większości przypadków nie idzie na dzieci, tylko na inne rzeczy. No a chciałbym mieć taki wybór a propos, nie wiem, datków dla kościoła przede wszystkim, tak? Mieć wybór, czy dawać, czy nie. Dzieci to akurat należy im się, więc tutaj nie bym dużo nie dyskutował na ten temat. Okay. 12% z pieniędzy rządowych. Brawo. 12% sądzi, że rząd ma jakieś tam pieniążki i on je daje. Więc to jest pierwszy rząd tak naprawdę, według prezydenta, który daje. A przypominam, że Margaret Thatcher powiedziała, rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma tylko te pieniądze, które zabierze w podatkach. W daninach 5% mówi, że z podatków płaconych przez firmy. Oczywiście 1% to jest inne, na pewno znalezione są te pieniądze, bądź może dodrukowywane, może ta osoba tak sądziła, a 21% nie wiem, daj mi pan spokój. 21% oczywiście zazwyczaj nie wiem, interesuje się, najważniejsze, że te pieniądze są. Wszyscy myśleli, że podniesie się poziom dzietności, przecież kobiety zaczną rodzić, jak będą dostawać pieniądze na wychowanie dzieci. A przypominam, że wychowanie dzieci kosztuje mnóstwo pieniędzy i 500 zł jest tak naprawdę na waciki. I teraz jeszcze. Poziom dzietności wzrósł tylko 800 z 2016 na 2017, przy czym jeszcze możemy mówić, że to jest wzrost dzietności spowodowany spadkiem bezrobocia, ponieważ jest korelacja między stopą bezrobocia a dzietnością. Oczywiście jest to logiczne, ponieważ kiedy ludzie mają pracę, zarabiają pieniądze, mogą sobie pomyśleć, mam pracę, mogę mieć dziecko. To nie jest tak, że ja dostanę 500 zł i mogę pomyśleć sobie, dawaj, robimy dzieci. Część tak osób pomyśli.
Ponad 25 miliardów wydane z budżetu na to, żeby rozdać ludziom pieniądze. Została zatrudniona armia urzędników, około 10 tysięcy urzędników na to, żeby te pieniądze rozdawać, wydawać, przyjmować wnioski, wydawać decyzje, przelewać pieniądze. Więc jest armia zatrudniona w samorządach, żeby te pieniądze rozdystrybuować. A wystarczyło tylko jedną rzecz zrobić. Odwrotność tego. Zamiast rozdawać, to nie zabierać. I moi drodzy, wystarczyłoby 500 zł miesięcznie na każde dziecko ulgi podatkowej i osoby odczułyby całkiem inaczej to, że mają więcej pieniędzy w kieszeniach i by mogli konsumować, albo inwestować, albo oszczędzać i by to wszystko wystarczyło. Wtedy ludzie by sobie pomyśleli, że kurczę, mam troszkę więcej pieniędzy, mogę mieć, może spróbować mieć dzieci, a nie tak, że ja dostaję. Słowo dostać rządu od partii, dostać pieniądze nawet kosztem innych, nawet nie wiadomo skąd te pieniądze, ale dostaje, powoduje, że PiS stworzył sobie armię wyborców. I teraz, żeby zlikwidować i odrzucić całkowicie ten program, musiałaby inteligencja i samoświadomość w ogóle wyborców wzrosnąć, nie wiem, czterokrotnie, trzykrotnie, żeby zrozumieli, że hej, to są przecież nasze pieniądze, ty. Tak to wygląda w naszym kraju, że jedni żyją na koszt innych, zabrać Nowakom, dać Kowalskim, zabrać Kowalskim, dać Nowakom i wszyscy ze sobą będą walczyć. Tak naprawdę problemem jest znowu państwo i system finansowy, w którym żyjemy. I ja zachęcam was do tego, żebyście jak najmniej płacili na ten system, gromadzili swój kapitał, ochraniali swój majątek i nie wydawali na głupoty. Jak pan sądzi, kiedy się to skończy? Czy ten program już nigdy już nie zniknie? Czy zniknie, to nie wiem, ale będzie kłopot z pieniędzmi. Kiedy? Bo coś, wchodzimy w temat kryzysu finansowego? No chyba trochę tak. Chyba trochę tak, a kiedy to trudno powiedzieć. Nie wiem. Niektórzy analitycy mówią, że do 2 lat już powinna bańka na akcjach pęknąć, bańka na nieruchomościach powinna również pęknąć, plus problemy mamy w Wenezueli, problemy mamy w Turcji, więc możliwe, że pójdzie kolejne rzeczy. Znaczy kolejne rzeczy i jeszcze Deutsche Bank ma upaść, bo tak samo cena akcji już spada sukcesywnie od lat. No i bardzo możliwe, że to będzie w ciągu tych 2 lat. Aczkolwiek myślę, że oni będą to ciągnęli jak najdłużej. Te 500+. Zapraszam do dyskusji. Czy waszym zdaniem 500+ powinno zostać odrzucone, czy powinno być zamienione na coś innego? Zapraszam was do przeczytania i zobaczenia opisu. Tam jest więcej informacji. Może coś wam się spodoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.